Horoskop na miesiąc sierpień dla znaków ognistych, dla znaków żywiołu ognia, czyli dla znaków takich jak baran, lew i strzelec. Witam serdecznie wszystkich Państwa dziś na mojej wróżbie dla Państwa horoskopów. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, proszę Cię, zrób to dziś, ponieważ chcę, byś został moim subskrybentem, moją subskrybentką, by wysyłać Ci wszystkie darmowe wróżby, codzienne filmiki z horoskopami, z rytuałami, medytacjami i wróżby na różne tematy, które Państwa interesują. Zapraszam również do lajkowania, komentowania. Proszę o feedback, czy wróżby z Państwem rezonują. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez e-mail loelia.orakel@gmail.com. Mój adres e-mailowy jest pod filmem i w komentarzach. Zapraszam. Dzisiaj znaki żywiołu ognia. Znaki szybkie, baran, lew, strzelec, aktywne, energiczne. Również znaki, które charakteryzuje namiętność, kreatywność, pożądanie. Także działają te znaki bardzo energicznie. Są to z natury znaki osobowości, osoby bardzo aktywne. Lubią działanie, konkretnie dążą do swoich celi. Zobaczmy, co przyniesie sierpień, kochani, dla właśnie tych znaków. Na początku mam wróżbę z kart Lenormanda, czyli tendencje ogólne dla tych trzech znaków, co być może przyjdzie, co się wydarzy właśnie w różnych sprawach w sierpniu, po czym mam dla tych poszczególnych znaków porady i wskazówki od kart Tarota. I to już jest osobna dla każdego znaku. Następnie wyciągnę również na koniec kartę anielską dla wszystkich znaków żywiołu ognia. Więc zacznijmy. Co przyniesie Wam, kochani, miesiąc letni, sierpień? Jakieś kontakty, które przyniosą Wam stabilność. Są nie zawsze szczere, nie ufacie wszystkim i należy popatrzeć, zanalizować, przemyśleć, kto z tych kontaktów tutaj nie jest uczciwy w stosunku do Was i którzy przyjaciele z Waszych wielu przyjaciół, z którymi macie kontakt, jest fałszywy, nieuczciwy. Kto z Waszych przyjacieli właśnie nie gra w stosunku do Was fair, uczciwie? Kto jest ewentualnie interesowny, ewentualnie chytry, egoistyczny, kto obmawia Was za plecami, kto tutaj chce od Was coś wyciągnąć, wyłudzić wręcz, kto chce tutaj Was oszukać, okłamać, coś Wam ukraść. Czyli ta kombinacja lisa plus psa, czyli w gronie Waszych tutaj kontaktów, przyjaciół, z którymi macie właśnie tutaj kontakty w pracy, czy telefoniczne, czy pisemne, które wydają Wam się stabilne, nie są jednak szczere. Zwróćcie w sierpniu na to uwagę. Zwróćcie, kto przeciwko Wam intryguje, kto kłamie, kto Was obmawia, plotkuje na Wasz temat, kto Wam być może czegoś zazdrości, kto jest zawistny i komu nie należy
zaufać, więc bardzo proszę w miesiącu sierpniu zobaczyć, kto zagraża tutaj lub szkodzi Waszej stabilności, czy w pracy, czy w związku, czy w jakimś środowisku, prawda, tutaj mieszkalnym, czyli tam, gdzie mieszkacie, tak? Może sąsiedzi, może jacyś znajomi, którzy tutaj przychodzą do Was, odwiedzają Was, być może właśnie ktoś, z kim macie działalność gospodarczą, z kim macie jakieś tutaj aktywne kontakty, lub Wasz partner, nowo poznany mężczyzna, nowo poznana kobieta, nowo poznani kandydaci na jakiś związek, proszę zobaczyć, czy właśnie te osoby są uczciwe, czy grają w stosunku do Was fair i w otwarte karty. No szczególnie tutaj właśnie być może nawet zapytajcie Waszych przyjaciół z Waszego środowiska, tutaj kolegów, znajomych, zaufanych osób, jak uważają, co myślą na temat właśnie tutaj paru osób, które ewentualnie nie są do Was, w stosunku do Was przyjazne lub intrygują na Wasz temat. Należy się na pewno w sierpniu przyglądnąć Waszym kontaktom, by ktoś nie zaszkodził Wam tutaj właśnie w Waszej reputacji, czy w pracy, jakimiś obmowami, nieczystymi po prostu zagrywaniami, nieuczciwymi, jakimiś intrygami, czy mobbingiem, czy jakimiś pomówieniami wręcz na Waszą osobę, o Waszej osobie. Więc zwróćcie na to, kochani, uwagę i przeanalizujcie, przypatrzcie się Waszym kontaktom, przypatrzcie się, kto jest tutaj problemem, jeśli chodzi o Waszą stabilizację, czy w pracy zawodową, czy nie wiem, jeśli myślicie o Waszej tutaj karierze lub awansie w pracy, podwyżce, jest tutaj ktoś z Waszych właśnie tutaj niby pseudo zaprzyjaźnionych osób, kto jest jednak fałszywy, któremu nie należy ufać. Tutaj jakieś sprawy, które są dla Was ważne, istotne, być może nawet sprawy jakieś właśnie najważniejsze dla Was, potoczą się pozytywnie, bo ciany zwiastują pozytywny obrót spraw, dobre rozwiązanie właśnie Waszych różnych spraw, Wasze spełnienie marzeń, załatwianie właśnie tutaj różnych spraw, o których nie wiem, marzycie, myślicie, które pragniecie, które są dla Was ważne i istotne, które jakby obciążają Was na ten moment, lecz rozwiązanie, załatwienie tych spraw, które potoczy się tutaj pozytywnie, które jakby rozwiąże właśnie Wasze różne problemy, znajdzie pozytywne rozwiązanie, więc będzie po Waszej myśli, potoczy się to korzystnie dla Was. I te sprawy, które są dla Was ważne, najważniejsze, proszę właśnie w miesiącu sierpniu rozwiązać, przemyśleć głębiej, zastanowić się nad rozwiązaniem tych spraw, nad strategią działania, by potoczyły się one właśnie pomyślnie dla Was. Również Wasza relacja do jakiegoś partnera, która być może była w kryzysie lub były jakieś tutaj, nie wiem, problemy, ciche dni, kłótnie czy sprzeczki, uleczy się, polepszy się, ustabilizuje się na lepsze. Być może, jeśli nie chodzi o partnera teraźniejszego, być może poznacie kogoś, kto będzie bardzo stabilny, silny, mocny, dobrze ustawiony zawodowo, finansowo. Być może jest to nawet jakaś osoba, która zajmuje się, nie wiem, czy adwokaturą, czy jest sędzią właśnie w sądzie, czy jest urzędnikiem państwowym lub pracuje w jakiejś administracji, jest jakąś wysoko postawioną osobą o dobrym statucie, o dobrych finansach, zarobkach, więc być może poznacie taką osobę, jeśli jesteście singlami, jeśli jesteście osobami, które szukają partnera, partnerki. Natomiast jeśli chodzi o relacje właśnie teraźniejsze, jakieś w kryzysach, to powróci tutaj, bo jest powrót jakiegoś ex-partnera, czyli z przeszłości, tak, którego już dłużej znacie, którego znacie już dłuższy właśnie czas, wcześniej być może, nie wiem, rozstaliście się, on wraca do Was
silniejszy, stabilniejszy, jakby po transformacji, po zmianie właśnie i jest otwarty dla nowego początku, dla nowego tutaj właśnie jakiegoś początku nowej próby relacji z Wami, która będzie lepsza, ulepszona czy uleczona właśnie, stransformowana. Jeśli nie pytacie, nie jesteście singlami lub nie jesteście w związku lub jesteście w związku, gdzie wszystko jest w porządku, ok, więc tutaj przychodzi jakaś osoba z przeszłości do Was, która właśnie z Wami ma tutaj jakieś spotkania. Jeśli szukacie pracy, to jest to, będzie to w sierpniu dobry moment, no jakieś tutaj stabilne kontrakty, być może szef właśnie jakiś stabilny, mocno, dobrej pozycji zawodowej i finansowej tutaj zaprosi Was na rozmowy i będzie ewentualnie właśnie szansa na nowy początek, jakiś nowych kontraktów, nowy początek Waszej kariery zawodowej i oczywiście stabilizacji finansowej. Jeśli myślicie o dziecku, kochani, jeśli ktoś z poznaku barana, lewa lub strzelca myśli o potomstwie, o dziecku, to na pewno jest to właśnie ten letni miesiąc, sierpień, bardzo dobrym tutaj miesiącem na rozwinięcie tego tematu, ponieważ mamy w dosłownym tego słowa znaczeniu kartę właśnie dziecka, kartę mężczyzny, który jest tutaj silny i zdrowy i skłonny właśnie do potomstwa. Także jest tutaj ta możliwość również, czyli będzie to stabilne, przemyślane, mocne. Także to pomyślcie, jeśli macie już dzieci i nie chcecie po prostu zajść w ciążę, mieć nowe potomstwo, to na pewno należy, jeśli nie chodzi o jakiś początek związku, początek nowej relacji, nową szansę i tak dalej, jeśli po prostu myślicie o dzieciach, to na pewno należy z partnerem, partnerką, dziećmi gdzieś tutaj wyjechać, pomyśleć o nich, by umocnić Wasze i uleczyć Wasze więzi właśnie tutaj rodzinne lub partnerskie lub właśnie Wasze wspólne jakieś tutaj piękne relacje. No oczywiście są wakacje, dzieci mają wakacje, więc na pewno wspólny jakiś wypad, wycieczki będą tutaj wzmocnieniem, stabilnością, jeśli chodzi o Wasze tutaj relacje i z dziećmi, i z partnerem, partnerką. Także takie cudowne tutaj karty, pozytywne, tylko należy uważać właśnie na jakichś fałszywych przyjaciół, współpracowników, czy nie wiem, sąsiadów, znajomych, kolegów, koleżanki, by Was nie obgadywały i nie psuły Wam reputacji. Na pewno na to należy zwrócić uwagę. Właśnie karta na dnie talii Lenormanda pokazuje nam fałsz, czyli jakieś osoby, które są do Was nieszczere, którym nie należy ufać. I te osoby są właśnie koło Was gdzieś, wśród przyjaciół, znajomych, osób Wam bliskich, którzy myślą, znaczy, którzy dają Wam takie zapewnienia, że są lojalni, wierni, przyjaźni. Niemniej jednak mówi tutaj karta masek i karta lisa, że nie są to przyjaźnie szczere, że należy właśnie przeanalizować, przemyśleć, kto Wam może zaszkodzić, kto nie pokazuje uczciwej twarzy, komu nie należy zaufać i kto właśnie tutaj coś fałszywie zagrywa przed Wami. Poszukajcie, pomyślcie, przeanalizujcie, kto z Waszych właśnie tutaj przyjaciół, znajomych nie jest szczery w stosunku do Was, któremu nie należy właśnie ufać. Dobrze, teraz idźmy na poszczególne właśnie znaki i powiem teraz wskazówki, czyli trzy wskazówki. Pierwszą dla barana, drugą dla lwa i trzecią dla strzelca. Co mówią nam karty tarota? Na co należy zwrócić uwagę? Pierwszy znak żywiołu ognia jest baran. Dla barana mam tutaj jakieś walki ego. Kochani, walki ego, głowa Was boli od myślenia, myślicie, wszystko w głowie, rozmyślacie, nie wiem, chcecie udowodnić sobie jakieś racje, no jakby głowa Wam pęka od tego mętliku myśli. Należy po prostu, karty podpowiadają dla wszystkich baranów,
należy bardzo wyraźnie ograniczyć swoje tutaj, pokazać, postawić swoje granice i bardzo uważać, by nikt Was z zewnątrz nie zranił. Szczególnie jeśli macie tutaj fałszywych przyjaciół, co pokazała ta wróżba główna, fałszywe znajomości, fałszywych współpracowników, którzy intrygują, obgadują Was lub w dosłownym tego słowa znaczeniu chcą oszukać, to postawcie po prostu bardzo wyraźnie swoje granice, chrońcie się przed takimi osobami, nie dopuszczajcie takich osób do siebie, do swojej prywatności i uważajcie, by takie osoby Was nie oszukały lub zraniły. Czyli wyznaczcie swoje granice, jakby ustawcie się w dobrej pozycji, by te osoby nie miały do Was dojścia, dostępu, by Was nie raniły ciągle. I nie walczcie o sympatię i przyjaźń tych osób, które nie są z Wami szczere, które właśnie coś tutaj po bokach na Was ze złego mówią. I odetnijcie te właśnie fałszywe przyjaźnie. As mieczy mówi o tym, by odciąć mieczem kategorycznie wszystkie właśnie fałszywe tutaj przyjaźnie, wszystkich fałszywych przyjaciół, którym nie należy właśnie zaufać do końca i zacząć zupełnie od nowa z nowymi po prostu znajomościami, ludźmi, przyjaciółmi, współpracownikami. Wszystko, co Wam nie służy, wszyscy ludzie, którzy zauważacie w swoim środowisku, Wam po prostu nie odpowiadają, obgadują, są fałszywi, dwulicowi, odetnijcie to mieczem szybko, konkretnie i stanowczo właśnie, by móc się skupić tutaj umysłowo, intelektualnie na swojej pracy, na swoim rozwoju duchowym czy na swoim związku, by zacząć właśnie nowe znajomości i nowe przyjaźnie. Także taka właśnie karta porady, karty porady dla baranów. Teraz, kochani, karty rady Tarota dla lwów. Lwy, kochani, mają jakieś lęki, być może finansowe. Na dnie karty Tarota mamy pięć monet. Mówi o tym, że być może straciliście coś finansowo. Finansowe jakieś macie tutaj problemy, być może macie niepewność finansową, brak finansowy, brak pieniędzy, być może jakaś wielka strata Was spotkała, kryzys finansowy, kryzys być może poprzez stratę pracy, utratę jakichś, nie wiem, tutaj właśnie fałszywych kontaktów, tak, które Wam nie służyły, właśnie przez to straciliście tutaj, nie wiem, czy pracę, przez mobbing, przez intrygi, no a co za tym idzie, to na pewno jakąś dobrą sytuację finansową, czyli macie po prostu tutaj jakąś niepewną sytuację zawodowo-finansową lub jeśli pytacie tu o związek, być może straciliście partnera i macie niepewną sytuację właśnie w związku, rozstanie, rozwód, no płacz, czyli też mogą być tutaj straty, jeśli nie finansowe, jeśli nie zawodowe, to właśnie emocjonalne, uczuciowe, duchowe, mentalne, wszelkie straty, które w Waszym życiu mają miejsce, są związane właśnie z tą kartą i wszystkie lęki. O tym mówi właśnie ta karta nędzarza. I teraz, kochani, dwie karty właśnie jeszcze mamy rady. Jesteście przybici, 10 mieczy. 10 mieczy przybija Was w ten sposób, że nie możecie się, kochani, podnieść z bólu, z rozpaczy, z rozczarowania. 10 mieczy to depresja, smutek, coś Was przygniotło, nie możecie się podnieść, ale będzie to faza przejściowa. Trwa ona maksymalnie do 10 dni i później wszystko się znów wyklaruje, czyli te chmury do niebo, wszystko przejdzie i zobaczycie znów światło w tunelu. Niemniej jednak przez te 10 godzin, czy dzień, czy parę dni jesteście właśnie niestety w takim stanie, gdzie macie również lęki, myślicie bardzo głęboko, dużo, macie tutaj niespokojny jakiś czas, kryzys depresyjny, różne psychiczne stany, ponieważ jest to też karta psychicznego jakiegoś tutaj depresyjnego stanu. Myślicie, że dużo spraw jest niewyjaśnionych pod osłoną nocy, czyli sekretnych,
to Was jakoś załamało, też sytuacja być może finansowa, zawodowa, czy jakieś nieporozumienia, czy wręcz kryzysy właśnie w związku Was dobiły. Czyli no, macie ogromny ból i po jakimś rozstaniu, czy po jakiejś właśnie tutaj no, sytuacji właśnie złej, która się wydarzyła, jesteście bardzo zrozpaczeni, wręcz zranieni, tak? I no po prostu przygniatają Was te problemy i ranią. Także jakieś złe doświadczenia, złe właśnie przeżycia tutaj Was absolutnie jakby dobiły i jest właśnie tutaj no straszny lęk. Lęk być może egzystencjonalny, lęk być może o związek, o rodzinę. Także ta faza, być może nawet oprócz lęku, zazdrość, niepewność, Wasza też taka wrażliwość lub nadwrażliwość Wam tutaj właśnie jakby przeszkadza, poczuliście się zranieni, także macie właśnie jakiś taki bardzo zły kryzys, czas. Natomiast tak jak mówiłam, karta 10 mieczy jest to krótkotrwała karta, 10 godzin, czyli jeden dzień lub parę, maksymalnie dni i wszystko ułoży się znów, wróci do normy, wstaniecie i będziecie aktywnie działać, by uratować te wszystkie tutaj sytuacje, które się wydarzyły. Teraz karta rady dla strzelca, kochani. Strzelec tutaj miał jakieś sprawy rodzinne, właściwie było pięknie, była rodzina, było spełnienie uczuciowe, emocjonalne, było wszystko pięknie, dzieci, partner, partnerka, była satysfakcja właśnie, spełnienie emocjonalne, spełnienie marzeń, było bezpieczeństwo. Natomiast teraz tak jakby u Was był jakiś kryzys, as mieczy, czyli przecięcie, blokada, skończenie, być może rozwód, być może, no nie wiem, wyprowadzka, zakończenie jakiejś relacji, rozstanie się z partnerem i odsuwacie od siebie uczucia, emocje. Nie chcecie nic widzieć, nie chcecie nic słyszeć, nie chcecie dopuścić do siebie wręcz emocji ani uczuć, tylko myślicie właśnie tutaj na poziomie głowy, co macie zrobić z tą sytuacją. Co macie zrobić, jak rozwiązać te problemy właśnie rozstania, nie wiem, jakiegoś przerwania związku, czy odejścia od męża, od partnera, czy przeprowadzkę, skończenie związku. Także macie tutaj w karcie dwóch mieczy potrzebę podjęcia jakiejś decyzji, potrzebę, być może dopiero potrzebę podjęcia decyzji o rozstaniu, o rozwodzie, tak? Być może właśnie o wniosku, o rozwód, o przeprowadzce, wyprowadzce, rozstaniu się z partnerem. Patrzycie właśnie na tą sytuację nie sercem, ale rozumem. Wycofujecie się emocjonalnie, walczycie z emocjami, uczuciami, odsuwacie, odpychacie te emocje. Zamknięcie, jesteście zamknięci na emocje i uczucia, na miłość i przemyśliwujecie, czyli myślicie tylko o tym, jak rozwiązać właśnie te problemy w związku. Jeśli chodzi tutaj o pracę, to tak samo. Myślicie, jak rozwiązać właśnie te problemy w pracy, jak to zakończyć, być może pójść, szukać coś nowego, nie wiem, problemy finansowe, tak samo szukacie rozwiązań na poziomie umysłu, tak, mentalnym, szukacie tutaj rozwiązań, co zrobić, by właśnie polepszyło się. Odsuwacie jednak od siebie właśnie wszelkie stany jakieś emocjonalne, uczuciowe, myślicie racjonalnie właśnie jak pokonać te problemy, jak zakończyć tutaj tę współpracę lub to ten związek, te relacje. Także, kochani, takie są właśnie karty dla znaków żywiołu ognia, baranów, lwów i strzelców. Teraz wyciągnę jeszcze dla tych trzech znaków kartę anielską jako poradę od aniołów na miesiąc sierpień.
proszę o poradę aniołów dla wszystkich znaków barana, lwa, strzelca na miesiąc sierpień. Dziękuję. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Codzienne ćwiczenia. Oczywiście nie chodzi tutaj, kochani, tylko o ćwiczenia gimnastyczne, prawda? Ale również o ćwiczenia swojej motywacji, swojego samozaparcia, być może pozbycia się nałogów, być może ćwiczenie na instrumentach lub jakichś talentów. Także zobaczmy, co powie na ten temat książeczka. Książeczka pod tytułem Magiczne przesłanie od wróżek, dr Doreen Virtue. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Wróżki bardzo lubią grać na instrumentach muzycznych. Wiedzą też, że konsekwencja w ćwiczeniach zwiększa przyjemność, jaką odczuwasz, robiąc daną rzecz, a także Twoją wiarę i kompetencje. Wyciągnąłeś tą kartę, ponieważ pytałeś o radę, jak czegoś dokonać. Odpowiedź brzmi: poświęć codziennie nieco więcej czasu na ćwiczenia i pracę nad osiągnięciem celu. Nawet kilka minut przyniesie owoce, jeśli na przykład codziennie napiszesz jedną stronę książki. Pod koniec roku dzieło zostanie ukończone. Zmobilizuj się do ćwiczeń i zacznij już od dziś. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zainteresuj się nowym hobby lub umiejętnością. Zapisz się na zajęcia, na których nauczysz się czegoś nowego. Otwórz prywatną praktykę uzdrowicielską lub inną tego typu działalność. Weź prywatne lekcje, by udoskonalić swoje umiejętności. Już czas, byś publicznie zaprezentował swoje talenty. Podejmij aktywne działania w kierunku osiągnięcia celów, by zrealizować swoje marzenia. Kochani, realizujcie w sierpniu swoje marzenia. Ćwiczcie swoje kompetencje, uczcie się czegoś nowego, przemyślcie, jakie macie talenty i rozwijajcie się, rozwijajcie swoją osobowość. I te codzienne ćwiczenia waszych zdolności, waszych talentów przyniosą pozytywne rezultaty. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich baranów, lwów i strzelców w miesiącu sierpniu. Do usłyszenia już niedługo.